Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z przygotowań do zawodów. Dzisiaj znajdujemy się w Zawadzkim. Dzięki uprzejmości właścicieli A8 Gym możemy tutaj wykonać dzisiaj dla Was trening klatki piersiowej. Zobaczycie, jak taki trening na ten moment wygląda. Ten trening wykonam też z moim podopiecznym, który już de facto teraz jest moim partnerem treningowym. Także zapraszam Was do oglądania, a więcej o tych przygotowaniach, o tym, co się zmieniło, usłyszycie w trakcie treningu. No, to teraz może w trakcie odpoczynku między seriami opowiem o tym, co zmieniło się w trakcie tych dwóch tygodni. No, muszę troszeczkę przyspieszyć, jeżeli chodzi o budowanie tej formy, bo nie zostało za dużo czasu, 8 tygodni de facto, więc postanowiłem w ubiegłym tygodniu zwiększyć ilość cardio od razu do 40 minut. Poprzednio było 30, więc te 10 minut więcej troszeczkę różnicy powinno zrobić. No i de facto, jeżeli chodzi o kalorykę, tu też nastąpiły pewne zmiany, bo zmniejszyłem ilość węglowodanów do 450, więc de facto też 200 kalorii tygodniowo mamy mniej. Przez najbliższy tydzień, może dwa tygodnie to utrzymamy, ale będziemy to stale kontrolować, no bo tak jak mówię, nie zostało zbyt wiele czasu, więc wolałbym, powiedzmy, nie stresować się na sam koniec i być gdzieś tam gotowy minimum tydzień wcześniej, a nie na sam koniec gdzieś tam jeszcze się z tym śpieszyć. Jak robimy suwnicę, to tak zawsze jest. Zawsze zostaje. Myślałem, że to na ostatnim filmiku pokażę, jak. Ale nie, ale nie. No dobra, ale to chodź, ściągniemy te ciężary. No. No chodź, chodź. No dawaj, no. Pamiętaj, zawsze odkładaj ciężar na swoje miejsce. Ja pierdolę, to ja sobie wychowałem hopa, kurwa. Ja go wziąłem na siłownię, żeby mi ciężary nosił, kurwa, a mu odjebało. Nawiązując też do Waszych sugestii i pytań dotyczących tego, jak wyglądają moje posiłki,
mogę wam powiedzieć, że oczywiście tutaj nie ma żadnych cudów. Posiłki są, powiedzmy, proste, bo jestem zwolennikiem takiej prostoty, a już tym bardziej przed zawodami. One są stałe, więc powiedzmy też na przestrzeni tygodni nie zmieniają się. Wygląda to tak, że pierwszy posiłek zawsze to jest owsianka z owocami z masłem orzechowym. Następnie mamy dwa razy ryż z kurczakiem z warzywami. Przed treningiem jem kleik ryżowy z truskawkami mrożonymi. To jest mój ulubiony posiłek, de facto, muszę wspomnieć. I potreningowo, jako piąty posiłek, jem płatki kukurydziane z bananem i z odżywką białkową. Więc jak sami widzicie, nie ma tutaj żadnych udziwnień, nie ma żadnych kombinacji, jest to bardzo proste. Prosta dieta, ona daje mi, powiedzmy, poczucie takiej stałości, nie muszę nad niczym myśleć, zastanawiać się, a w tym momencie jest to dla mnie bardzo istotne. No i też największą zaletą tego jest to, że przygotowanie tych posiłków zajmuje mi naprawdę do 30 minut dziennie, więc to też dla mnie jest duża zaleta. No, to mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda nasz trening klatki piersiowej. Mamy 5 ćwiczeń, które gdzieś tam mamy stale w programie, tego nie zmieniamy i być może już polecimy tym schematem do samego końca. Będziemy tylko zwiększać, powiedzmy, objętość treningową. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o stricte trening siłowy. Jeżeli chodzi o cardio, no to będzie się gdzieś tam na przestrzeni czasu zmieniało. My jesteśmy też z Chrisem na troszeczkę innych etapach, bo Chris ma jednak 4 tygodnie więcej do zawodów, więc ma jeszcze troszeczkę więcej czasu. U niego te zmiany nie są tak dynamiczne jak u mnie, ale też będziecie mieli okazję to obserwować, bo na pewno gdzieś tam będziemy jeszcze nagrywali kolejne odcinki, w których Chrisu się gdzieś tam będzie pojawiał. Zawsze się śmiejemy, że jesteśmy jak trochę jak Filip i Flap. Ja jestem dupny i niski, on jest chudy i wysoki. Ale dupny i wysoki. No, ale tak się dograliśmy i tak jest fajnie, jest nieraz zabawnie. Myślę, że też w kolejnych odcinkach będziecie mieli okazję się trochę z tym zmierzyć, bo dzisiaj Chrisu był zawstydzony. Myślę, że przełamie lody i już następnym razem pokaże swoje prawdziwe oblicze. Myślę, że wy nie chcecie tego widzieć, ale pokażemy, jak jest naprawdę, a nie będziemy udawać przed wami kogoś, kim nie jesteśmy. Jajca tak, muszą być. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, że udało nam się tutaj dzisiaj trafić do Zalaskiego, bo bardzo fajny klub. Uprzejmi właściciele, którzy udostępnili nam to miejsce, żebyśmy mogli ten trening dla was przeprowadzić. Pokazać wam też, no, na jakim etapie są nasze formy. Miejmy nadzieję, że w kolejnych odcinkach spotkamy się też jeszcze na innych siłowniach, bo taki jest zamysł. Więc trochę pozwiedzamy tych klubów w okolicy. Miejmy nadzieję, że inni właściciele też będą tak uprzejmi i wpuszczą nas za darmo, bo na tym nam zależy. Może będziemy tak kręcić te odcinki teraz co tydzień, bo będziemy wszędzie za darmo chodzić. Na to właśnie liczymy. Nie stać nas na karnety, także wymyśliliśmy sobie, że nagrywamy filmy, a wszyscy to łykają, jest okej. Okay. Dobrze, tych siłowni tutaj w okolicy trochę jest, także jeszcze mamy trochę zapasów. No, przez 2 miesiące poćwiczymy, a potem na wakacje już będzie grill, budeczka. No. Dobra. Plan mamy dobry. Tak, tym trochę humorystycznym akcentem możemy dzisiaj zakończyć. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, jak macie jakieś sugestie, coś, co chcielibyście zobaczyć, poprawić w tym, co widzicie, to bardzo chętnie poznamy wasze zdanie na ten temat i odniesiemy się do tego również.
bo chcemy się zmieniać, chcemy się w tej kwestii rozwijać i chcemy dawać Wam, powiedzmy, też jakąś tam dawkę takiej motywacji, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Pozdro. Pozdro.